pierwsza maseczka, którą przywieźliśmy dzisiaj, a jest ich 26 tysięcy, dla pana burmistrza. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. To jest akcja obywatelska, która trwa niespełna 2 tygodnie, a Międzyrzec Podlaski jest już drugim miastem, które odwiedzamy. Przekazaliśmy na początku tygodnia, pod koniec poprzedniego tygodnia, kilkadziesiąt tysięcy maseczek do Mławy. Teraz jesteśmy i 26 tysięcy dla Międzyrzeca Podlaskiego, a w następnym tygodniu, we wtorek, 250 000 dla Olsztyna i okolic. To początek tej akcji. My się rozwijamy. Produkujemy w tej chwili około 50 tysięcy maseczek na dobę. Jesteśmy w stanie wyprodukować 170 tysięcy wielorazowych maseczek na dobę. Do tego potrzebujemy państwa wsparcia. Potrzebujemy funduszy, bo musimy zlecać to firmom zewnętrznym, a te oczywiście wymagają funduszy. Bardzo więc proszę, wspierajcie akcję Maseczki dla Polski. To bardzo ważna akcja. Przepraszam, że nie byłem do tej pory w Międzyrzecu. No, epidemia nas sprowadziła, ale no, mam nadzieję, że jeszcze odwiedzę. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję panu burmistrzu, dziękuję mieszkańcom Mławy. No, ciężkie czasy nas sprowadziły tutaj tak naprawdę. No, nie tyle, że ciężkie, ale pewien obowiązek dbania o ludzi. Akcja jest szalenie ważna. Żyjemy w dobie epidemii, w dobie koronawirusa, który zapanował nad światem chwilowo. Ale nie poddajemy się, walczymy z nimi. Jest to jeden ze sposobów walczenia. No, nawet dzisiaj, prawdopodobnie dzisiaj albo jutro Światowa Organizacja Zdrowia ogłosi to, że jednak maseczki należy nosić. Świat coraz szerzej o tym mówi. Do tej pory było tych maseczek za mało. Jest coraz więcej, między innymi nasza działalność, czyli maseczkidlapolski.pl starają się propagować to, że takie maseczki trzeba nosić, ponieważ one ograniczają kontakt dłoni z twarzą, one ograniczają kontakt, jakby zmniejszają inwazję wirusa poprzez drogę kropelkową. Uczą nas nowych nawyków. Musimy się chronić, musimy zostać w domu, ponieważ to jest okres epidemii albo pandemii światowej. Jest to szalenie ważne, abyśmy mieli szansę zmniejszyć liczbę zakażeń i żebyśmy pokonali koronawirusa. Pan był bardzo szybko poinformował nas, zadeklarował udział miasta w naszej akcji. To było drugie miasto w Polsce i dlatego jako drugie miasto w Polsce jesteśmy u pana. Bardzo proszę. Przede wszystkim dziękuję w imieniu mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego, ale również i okolicznych gmin, gminy Międzyrzec Podlaski, gminy Drelów, bo to ci mieszkańcy otrzymają od państwa bezpłatnie te maseczki. Jest to świetny przykład, z jaką troską mogą zainicjować przedsiębiorcy, ludzie, którzy patrzą tak generalnie na sytuację związaną z bezpieczeństwem naszych mieszkańców. W Polsce samorządy na pewno sobie poradzą z każdym wyzwaniem, a przy takim wsparciu i takim sercu państwa jako współorganizatorów naprawdę Polska jest wdzięczna. Mam nadzieję, że się uda cała akcja sfinalizować do końca. Dziękuję. Mamy też apel do mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego. Te maseczki otrzymujecie bezpłatnie, ale one nie są za darmo. Finansowane są przez tych, którzy wpłacają na konto naszej fundacji i bardzo was prosimy, wspierajcie akcję Maseczki dla Polski. Pomóżcie tym, którzy jeszcze tych maseczek nie mają. To są maseczki wielokrotnego użytku z atestowanego materiału. Pod maseczkę możecie państwo włożyć jednorazowy filtr, którym może być chusteczka higieniczna. Zapraszam wszystkich do zerknięcia na naszej stronie internetowej www.maseczkidlapolski.pl. Znajdziecie państwo filmy instruktażowe. Przede wszystkim tutaj nie ma jeszcze koronawirusa, ale to jest kwestia tego, to nas nie uspokaja. Niestety epidemia jest i ona tutaj będzie. I to, co tutaj wspomnieliśmy, to jest maseczka wielorazowa. Dlaczego ją dajemy nieodpłatnie mieszkańcom? Dlatego, abyście zostali w domu, myli ręce, ale przede wszystkim też nie wykupowali, nie musieli wykupywać maseczek, które w tej chwili potrzebne są lekarzom. Maseczki jednorazowe są potrzebne nam, lekarzom, do walki z koronawirusem w pierwszej linii frontu. Dlatego namawiamy wszystkich, zakładajcie, jak musicie wyjść do pracy, wyjść po zakupy, to zakładajcie maseczkę. Jednorazowe maseczki są dla nas, dla chirurgów, dla lekarzy,
a o tą maseczkę trzeba dbać. Używanie maseczki chirurgicznej, która jest jednorazowa, jest olbrzymim błędem i zakażona maseczka staje się również dla nas źródłem zakażenia, więc o nią trzeba dbać. Już w poniedziałek nasi pracownicy rozpoczną tą akcję od osiedli wielorodzinnych, trafią do skrzynek pocztowych, a potem rozpoczniemy dystrybucję na poszczególne osiedla jednorodzinnych domów. Tak samo będą dystrybuowane. Trzeba pamiętać o tym, że koronawirus może żyć 72 godziny. Te maseczki są czyste, ale zgodnie z obecnymi przepisami, które są wprowadzone w tej chwili przez nadzór epidemiologiczny, każdy towar dostarczony kiedykolwiek, jakkolwiek musi przejść kwarantannę. Listy przechodzą często kwarantannę w urzędach. Nie wiem, czy tak też. I w tej chwili również maseczki zgodnie z przepisami głównego inspektora sanitarnego muszą odczekać przed dostarczeniem do mieszkańców 72 godziny. Maseczki są. Są w Międzyrzecu. Czekają na dystrybucję nie dlatego, że pan burmistrz nie potrafi tego zrobić, tylko dlatego, że musi odczekać swój czas. I pamiętajmy o tym, że o maseczki trzeba dbać. Łatwo się je dekontaminuje, można je wygotować, ale trzeba o nie dbać. Taka maseczka może być używana krótko, a maseczka chirurgiczna, niedezynfekowana, nie nadaje się do użytku już po godzinie. Po cichu państwu powiem, że kocham Międzyrzec Podlaski, bo tu urodziła się moja mama, ale to nie ma żadnego związku z tą obecnością. Chciałem tylko pozdrowić członków mojej rodziny i prosić, żeby dbali o te maseczki. Serdecznie państwu dziękujemy. Pan doktor ma swoje zajęcia w szpitalu. Wybaczcie, ale my już musimy wracać do swojej pracy. Zostawiamy ten duży śmigłowiec z maseczkami. Życzymy państwu zdrowia. Dziękujemy. Życzymy zdrowia. Dziękujemy bardzo. I co powiem? No ja też pokochałem właśnie Międzyrzec Podlaski. Zapraszamy serdecznie. Już po pandemii.